Witam Was z tej strony Kamil, jeszcze 4-6 dosyć powiedzmy niezapowiedzianej serii ze Złota Czwórki dużego powrotu do tej gry. Jest ze mną Kamil, Siemano. z którym no już jakby nie mówić dawno nie miałem przyjemności nagrywać, a zarazem no jakby nie mówić pogrywać tę świetną grę. No niestety były lekkie problemy, ale już mam internet, już jest gitara, to można grać. Tak, no niestety widzicie, że jest nas tylko dwójka, no niestety już nasza stara ekipa się rozpadła. Z mojego punktu widzenia tak nie do końca wiadomych problemów, przynajmniej nie do wszystkich, ale no niestety jest nas tylko dwójka i teraz zanim rozpoczniemy odprawę, zanim wszystko rozpoczniemy, to chcę tylko wam o czymś poinformować. Otóż, no najprawdopodobniej w tej misji, podczas tego odcinka będzie tylko jedna mapa, ale podczas ostatniej mapy, no chcielibyśmy, żeby był pełny skład, czyli żeby było tylko 5 osób. No chyba, że będzie najwyżej 4, no to można jeszcze z czwórką nagrywać, ale mimo wszystko, no chcielibyśmy, żeby na ten ostatni odcinek, bo to jeszcze jest przedostatnia mapa ze Złota Czwórki, żeby była przynajmniej 4 osoby do nagrywania. No bo jakby nie mówić, no tak dwójka te antyterrorystów, która ma aresztować dosyć pokaźną ilość terrorystów, no to tak coś do końca nie za fajnie wygląda. Nie wiem jak ty uważasz, Kamil, ja tak coś tak nie widzę, żeby nasi antyterroryści w rzeczywistości byli aż tacy wykokszeni, żeby mogli wszystkich zgarnąć za jednym tchem. No raczej nie bardzo, że tak powiem. No i właśnie dlatego chcielibyśmy przy tej ostatniej misji, żeby przynajmniej była ta czwórka. I teraz chciałbym, żebyście swoje propozycje, przepraszam, nie propozycje, tylko swoje chęci właśnie zamieścili w komentarzach, czy chcielibyście właśnie znaleźć się w tym ostatnim odcinku. Oraz przy okazji właśnie też szukam osoby do nagrania trybu, który się nazywa Ochrona VIP-a. I przy tej osobie no przynajmniej 7 osób przewiduję, że powinno być, ponieważ to ochrona VIP-a, no jak sama nazwa wskazuje, antyterroryści muszą chronić VIP-a, a terroryści muszą go pochwycić. No i to właśnie też chciałbym, żebyście zamieścili tutaj swoje propozycje, znaczy nie propozycje, tylko swoją chęć, że chcielibyście wziąć w tym czymś udział. Ja oczywiście będę weryfikował z Kamilem, czy bierzemy, czy kogo potrzebujemy. Oczywiście będziemy się też spotykali, i żeby się upewnić, że na pewno będziemy. No i w zasadzie to na razie byłoby na tyle. Nie wiem, czy ty, Kamil, coś chcesz dodać jeszcze w tej sprawie. Nie, nic, nic kompletnie. Możemy No zacząć to grę. bardzo dobrze. To w takim razie rozpoczniemy grę. No, oczywiście tradycyjnie przeczytam szybko odprawę. No, postaram się tym razem nie dukać, jak to zwykle u mnie było. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tam nie było aż tak źle. No, powiedzmy. Biuro do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej ma coś dla nas. Od ponad roku jego funkcjonariusze rozpracowywali siatką przemytników, którzy dostarczają do miasta znaczne ilości broni palnej. I nareszcie trafili na jakiś porządny trop. Głównym podejrzanym jest niejaki Hadeon Koska, obywatel ukraiński, często odwiedzający Stany Zjednoczone. Jego wizyty zbiegają się z pojawieniem się większej ilości rosyjskiej broni na czarnym rynku. Dziś kolej na nas. Detektyw Clark Jennings spędzi ostatnie 2 miesiące na rozpracowaniu organizacji Kosz i chyba dobrze przeczytałem, od środka i dziś przekazał do biura informacje o planowanym spotkaniu. Transakcja ma spotkać się przeprowadzowa... Nie, jeszcze raz. Transakcja ma zostać przeprowadzona w opuszczonym domu numer 1302 przy Blackstone Avenue. Detektyw Jennings przekazał dane tak szybko jak mógł, jednak nie mamy czasu, by wezwać ludzi z ATF. Co prawda handel bronią to ich działka, ale tym razem to my znaleźliśmy się na właściwym miejscu i o właściwej porze. Szczypta historii. Związek Radziecki miał dużo składów broni i baz wojskowych w różnych miejscach. Po jego upadku wiele z tych składów albo zniknęło, albo zostało porzuconych. Handel bronią, zarówno legalny, jak i ten z czarnego rynku, jest istotnym źródłem dochodu dla tego regionu, a lokalne władze nie mogą się zdecydować, czy go zatrzymać, czy nie. Tak więc to od nas zależy, czy ta broń przestanie się pojawiać na naszych ulicach. Spotkanie ma się odbyć pod adresem 1320 Blackstone w porzuconym budynku Hood. Nie mamy jego planu, ale za to mamy plany okolicy. Dzięki pomocy Jenningsa. Koszka powinien być w pokoju ze składem broni razem ze swoim klientem. Wiele jest tu do stracenia, dlatego oczekujemy, że obydwie grupy zabiorą ze sobą wsparcie. Spodziewajcie się uzbrojonych i niebezpiecznie podejrzanych zarówno w budynku, jak i przed nim. Detektyw Jennings będzie w ukryciu. Nie będzie mógł się ujawnić w sposób bezpieczny, dopóki nie przejmiecie kontroli nad sytuacją, tak więc miejcie na niego oko. Przyjrzyjcie się waszym celom dokładnie, wybierzcie sprzęt i szykujcie się. No i możemy dawać gotowy. Dobra, tylko sobie tutaj Właśnie, szybko jeszcze ty pozmieniam. mówiłeś, że masz jakąś tam wichurę u siebie, tak? U mnie No. wichura?
W kwestii takiej, że no mnie wieje wprawdzie za oknem teraz, bo, przynajmniej. bo ten ping masz troszeczkę za duży jak dla mnie. Według mnie, ale No, dobra, może być chyba. no trochę jest, chociaż przed nagrywaniem to tak było, tak 90 przynajmniej się No właśnie chyliło. tak ci skacze. No ale dobra, chyba No, będzie okej. miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, mam luzujący, mam dwa hukowe, no i światłowód oczywiście. No i dobra, jestem gotowy. Ja też. O rany, powrót do słota, powrót do tych emocji. Może wprawdzie emocje nie będą takie jak przy Life is Strange, ale mimo wszystko. Fajnie, w końcu sobie dobra, pograć. rzeczywiście się chodziło. Ale chyba cię laguje. Laguje? Znaczy, no nie wiem, no... Nie wiem. Dobra, na V włączałem latarki. Może tym razem spróbujmy najpierw na zewnątrz oczyścić, tylko wydaje mi się, że tutaj chyba ktoś będzie chodził. Chyba, raczej nie wiem. Tak. Bo już nie pamiętam. Oj, jest go, jest podejrzany. I stoi, jest za plecami naszymi. Czekaj. Nie wiem, czy podejść. Ja ale raczej nie będzie... Może. Raczej nie wygląda... Aha. O, no właśnie. Obrócił się i strzeli mi w łeb. No nieudany początek. No nie bardzo. Chcesz od nowa zacząć? No w sumie można, bo tak... Tak czy siak chyba sam tego nie wygrasz. No dokładnie tak, więc możesz tam dać restart. No, to ja w sumie teraz tam zatrzymam nagrywanie i w następnej rundzie rozpocznę znowu. Dobra, wróciliśmy już i dawaj gotowe. Oczywiście. A to w sumie mogłeś też zrobić, bo to... Tak, przerwę, bo to i tak... Teraz straciliśmy trochę czasu. Ja wiesz, dlaczego ja będę czasami ucinał niektóre momenty, między innymi na przykład jak, jeżeli gdzieś padniemy już, nie wiem, który raz, to, no to znowu tak czekać. To na przykład będziesz mógł wyciąć. Teraz tam przerwa. To jest tak. Niepotrzebna. O, czekaj, ja słyszę kroki jakieś. Zaraz, jak się przybliżało? Aha, na Z, dobra. Aha. O, znowu, i znowu plecami stoi do nas. A nie, ja czekaj, mam... czekaj, czekaj, bo nie widzę. Nie, nie, jest, ja go widzę. No jest jak to wyszedł. A tu dziwnie. Aha. No dobra, trudno. Martwy? Ej, ktoś strzelał. Wiem, wiem, tam widziałem. To nie jest chyba, on nie jest chyba. Aha. Dobra. Gdzie Martwy? Martwy. Aha, foknie. No. Ale nie, to nie z okna mi strzelał, tam z dołu gdzieś, kurde, coś mi zlogowało dziwnie. No to chyba zginął chyba. Nie wiem, nie widzą przynajmniej. No właśnie też nie. Nie było. Wiem, że w oknie był jakiś, też tam do nas otworzył ogień, już go nie widzę. Na razie chcę... Tu leży broń, co znaczy, że chyba trafiłem jednego. O, jest, leży. Nieprzytomny. Bo strzelał do mnie właśnie. Jesteś ranny? Nie. Nie, nie. Popatrz tutaj. Ja będę tu pilnował. No wydaje się, czy... A nie, jest jeden po prawej. Podchodzi do drzwi. Zaraz będzie otwierał. Pobiegł na prawo się schować. Za pierwszym takim... Nie wiem, co to jest, no... Za pierwszą taką... Kurde, no za pierwszą przeszkodą po prawej stronie. Okay. Czekaj, mi trochę myszka za szybko chodzi. Jeszcze sobie zmniejsza. Dobra, czekaj chwila. Krótka przerwa. Dobra, widzisz kogoś? No aktualnie już nie, jakby było czysto, ale no na pewno... Nie, żebym ci nie wierzył, tylko po prostu ja nic dobra, nie czekaj. Widzę. Ja wejdę pierwszy, kryje. Ja wiem gdzie on jest. Możemy łzawiący ich wy... Ojej, ale muzyka walnęła. Moglibyśmy tutaj ich łzawiącym czy hukowym wypędzić. Tu jeden jest, więc ja hukowy tu rzucam. Aj! Ktoś próbuje otworzyć drzwi, czy co? Nie, ja otwierałem tylko. Znaczy chciałem... Znaczy gdzie nie grube? Otwierałem, tylko... No. Dobra. Dobra. Proszę się poddać, bo naprawdę ja jestem w złym humorze. I łatwo bym pana zabił. Ja zapomniałem, że ta maska przeciwgazowa to ona
No niestety nie chroni nas przed hukowymi, ja o tym zapomniałem niestety. Nie, więc w wyniku którego zostałem ogłuszony. Dobra, nic nikogo nie widzę. Czekaj. Ktoś biega? Nie, nie biega, ale słyszę kroki. Nie, idę na szybcie. I na kucaku przy okazji. Tu są otwarte drzwi, ale ktoś jest jeszcze chyba wyżej. Ktoś jakby ktoś na schodach chodził? No, właśnie też tak słyszę. Może najpierw lepiej zamknijmy te drzwi. Wiem. Dobra. Jest! Co jest? Strzelił we mnie. Dobra, tutaj lepiej zablokuję. Mam obie ręce ranne. Jestem przy tom. Jest tam jeszcze wejście? Tak, jest. Na strych. Nie, to nie jest strych. Ja słyszę jakiś kaszel jakiś. To pewnie od tego dannego. Drzwi są zamknięte, to idę do ciebie, później tu wejdziemy. Mhm. Okej, z prawej strony nie ma co szukać, bo tam jest po prostu zamknięte, że tak to nazwę. Znaczy po prostu ściana jest, a tutaj widzę podejrzanego, z lewej strony jest w rogu kuca, więc jest przygotowany na każdą ewentualność, więc raczej nie wygląda mi, aby chciał się poddać. Czyż bym musiał go zabić? Kurde, mam o wiele bardziej celowanie teraz zepsute, jak mam obie ręce ranne. I teraz nie wiem do końca co robić, czy mu wrzucić może hukowy, czy łzawiący, cokolwiek takiego, bo po prostu może od razu wyważyć drzwi i iść na niego. Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo te boty tak dobrze strzelają, że może najpierw jakiś granat. To może ty spróbujesz otworzyć, a ja wrzucę hukowy. No dobra. Ty zresztą masz te no okularki, więc tobie akurat nic to nie zrobi, a mnie tak. Dokładnie. Dobra, 3, 4. Dalej! Dobra. I tu był jeszcze jeden. Chyba. Jest! Kurwa! Oj! Za tobą jeszcze jest. Za tobą. Tam był. Aha. Nie wiem, gdzie mam patrzeć. Zamknij może te drzwi tutaj. Dobra. Widzę go. W lustrze jest. Dobra, to... Ty tu graj, a ja w tym czasie będę sobie jadł. Jasne. Okej. Szkoda, że mnie zabiło. Daję z siebie wszystko, no. Nie twoja wina. Gabi, stay sharp. You think this is gonna make a job for difference? You know how many guns are already out there? Roger. Zgłosiłem cię w ogóle? Tak, zgłosiłem. Wszystko zależy od ciebie, przyjaciel. This is entry team. Suspect is secure and ready for transport. Copy. Continue mission. Tutaj mi gościu zwiał. Entry team to talk. Suspect is injured. Is in need of medical attention. Copy. Medical teams notified. Czekaj się. Dobra. Dużo tutaj tych kałachów widzę. Oczywiście to nie są AK-47, chyba AK-12 bodajże. Dobrze. Oczywiście moja mama i cała moja rodzina nie może zapukać do pokoju, tylko wchodzą z impetem do pokoju. Czyli wyszedłem na zewnątrz. Słyszę, że ktoś mi tutaj biega. No to może być ciężko. Ej, coś troszeczkę mi tutaj coś tak, nie wiem, jakby teleportuje. No, ja to cały czas widzę. Chociaż masz 90 pingu teraz. Teraz to... Nie, wprawdzie klatki to też tak różnie skaczą, ale tak głównie 30 się trzymają, albo 40.
U mnie nadal masz 100. Otwarte drzwi to nie jest dobry znak. Jeśli w ciągu 30 albo 30-40 minut nie przejdziemy tej misji, to po prostu wrzucimy ten odcinek jako nieudany i potem... No i potem może weźmiemy jakąś ekipę i jeszcze raz ją zagramy. No być może. No bo raczej ta akurat misja jest trudna jak na dwie osoby. No bo jest trudna. Tak naprawdę co kolejna misja to jest coraz ciężej. No, chociaż z mojego punktu widzenia to... Nie, to różnie jest. Z mojego punktu widzenia najcięższą dla mnie misją to chyba była... Jak ona się nazywała? Nie, zaraz sobie... Szpitalem. Znaczy, no wprawdzie szpital też był ciężki, ponieważ tam akurat terroryści wyglądali bardzo podobnie do nas. Ale z mojego punktu widzenia chyba ciężka była też ten klub nocny cały. Dobra, tutaj mam dwóch podejrzanych. Nie, ten klub nocny nie był aż taki zły. I to jest takie pytanie, czy mam wysadzić drzwi? Jeżeli wysadzę drzwi, to ja ich tym samym zabiję. A jest tam jakiś tych? Nie ma cywili. Nie ma cywili, są dwóch podejrzanych dosłownie, są przy... Znaczy no jeden jest dosłownie przy samych drzwiach, a drugi jest odrobinkę dalej, ale mimo wszystko obydwu albo zabiję, albo ogłuszę. No dobra, ryzykuję mimo wszystko, ale... No jednego na pewno. Zabijesz. Ale niestety, jak gdybym otworzył drzwi, to od razu zginąłbym. Jezu, Maciek do mnie pisze. No poddaj się! Put your hands up. Police! Dlatego się nie chciał poddać. Nie wiem w jaki sposób, ale zginąłem sobie. Ale headshot. Przez ścianę. Niestety ja nie widziałem tego. Przez ścianę cię ściągnął. Ale ja widzę jednak te drzwi, coś ich nie wysadzili. Nie wysadziły. Dziwne. No proszę. Nie, ja akurat nie widziałem jak oni tam stali. A teraz ma 70 pingu. Dobra, ja robię tam. Robię cięcie. No. Powracamy. Dawaj, gotowy. Gram dalej. Wszystkie miałem 70 pingu i teraz znowu 130. Ciekawe. Dobra. Kamerka twoja. A właśnie, zapominam sobie te kamerki włączać. Ja akurat w kamerce pojawiam zawsze. Chyba znowu ktoś chodzi. Czekaj, jest na mnie. O, tu jest. Widziałem go. No właśnie, chciałem powiedzieć. Czekaj. O, właśnie, zobaczył cię. Nie! Zabił go. Ubezpieczyłem. Wrzucę tam. Aha. On się poddał, czy tak poddał się? No, poddał. Tutaj ktoś jest? Nie widzę w oknie. A nie, jest! Mogę sobie strzelać, a to jest kula odporna, ta. Kula odporna, no, szyba. Szyba, mówię. Nie, nikogo tu chyba nie ma. Dobra. Czy ja tu coś widzę? Nie. Nikogo nie widzę. Czekaj. Czyżby nikogo nie było? No, dziwne, że tu nikogo nie ma. Przeważnie tu ktoś był. No ale no wiadomo, jest pewno, że wszystko jest losowo. No, że no, faktycznie cicho. Dobra, to ja sprawdzam. Tradycyjnie na klatce niby schodowej się nic nie dzieje, ale oczywistą jest sprawą, że coś się tutaj zapewne zadzieje. Chłopcy! O, w dupę. Przestraszyłem się. Graj, graj. Wpadliśmy na siebie. Chodź,
Znowu słyszę jakieś kroki. Niestety nie w formie jesteśmy. No po takiej przerwie. Trochę ciężko. To wyłączysz sobie twoją kamerę. Ja i tak patrzę na to, co widzisz z głowy bodajże. Dzień dobry. Ktoś tu jest? O, cześć. Ciekawe, że nie widział cię. Ślepy. Nie, po co się odwracam. No, w twoim przypadku to akurat hukowy na ciebie nie zadziała, ale ustawiający już tak. No wiem, dlatego zawsze mam po prostu ten odruch, bo w CS-ie się zawsze odfleszy od ten... Wracam. No. To mi Maciek mi się. Przestań jestem? No ty widziałeś mnie w tym lustrze? Tak. Słabo dosyć, bo cień rzucał na lustro. Ja tutaj postaram się być cicho, żeby Kamil się mógł skupić. Na wszelki wypadek to otworzę. Żeby się nie okazało, że jak z granatem będę stał, to będzie zamknięte. Ile tam masz tych hukowych? Mam wszystkie hukowe praktycznie, jeden kulkowy i ten... Czyli już wszystkie hukowe wyrzuciłeś. Nie wiem, czy zobaczysz, mam wszystkie. Jeszcze ma światłowód. A, widzę, że tego koszka całego to już wyeliminowaliśmy, bądź zaaresztowaliśmy. Chyba zaaresztowaliśmy. Chociaż nie wiem. O, słyszałem jakieś kroki. Tam. Tak. O! Gdzie to? No cześć. Ojej! Widział cię z kałachem. Dobrze. Takie akuku. Roger, keep it up. Drop your weapons and hit the floor, police! Drop your weapons! You won't stop us! Tak, ja... Jezus, mogłeś się poddać. Copy. Continue mission. O, coś tu słyszałem chyba. Coś mi się zdawało. Albo nie. Nie. Nie zdawało ci się, nie zdawało. W każdym razie tu nikogo nie widzę już. A jakiś pies szczekał. A, ciebie słyszałem. Jak się czujesz? Z takiej pozycji pewnie cię niewygodnie. Dobra, to tu już jest czysto. Ja znowu słyszałem coś. Jakby ktoś przeładował broń tutaj. Tak w tym miejscu. Słyszysz to? Tak. To potem się tak chodzi. Tutaj cię chyba będzie ktoś. A nie ma. Nie? Nie. No proszę. Ale kurczę, przy poprzednim razie no myślałem, że naprawdę zabija, bo przynajmniej znokautuje tego podejrzanego, a jednak przeżył. No
To było ciekawe. O! Oj! Człowieku, przebiegasz obok policji. Bardzo mądre. Sprawię jeszcze może. To chyba był ten, z którym się strzelałeś. Na początku. Nie wiem. Znaczy, no tylko on tu jest. O. Nie wiem, gdzie jest ten cały, z którym mieliśmy się spotkać. Oj, widzę, że tutaj nieźle cię teleportowało chyba, bo takie ściny przez chwilę były. No to bo chyba ty masz lagi, wiesz, bo... Bo mi tam wszystko... Nie wiem, możliwe... Nie wiem, mam 7... Proszę we mnie strzelać nic więcej. Ja mam 79 pingu akurat, ale... To też może wynikać z tego też, że nagrywam. Ach Jezu. Czemu się po prostu nie poddasz? Nie ma to jak dostać kulkę, a i tak się nie podda. Ta... Co? Właśnie nie wiem. 5-0. Wow! Ojej. Widziałem to. Trafiłeś go. Chociaż nie, no, to jest możliwe, bo w końcu to są drewniane drzwi. Aj. Jeszcze ktoś. No, raczej tam w drugim pomieszczeniu. Ja już nie mam granatów. Nie mam jak ich tutaj zatrzymywać inaczej. Jedyne co mogę robić, to właśnie krzyczeć na nich. Ojej. Nie widziałem go w tym lustrze. No przecież ja to chyba wszystkich pozabijam, no. To jest wyjście, nie? To jest wyjście na zewnątrz, mi się tak wydaje. Tak. Czy tam gdzieś zaczynaliśmy. No to w sumie... Ej, ja już chyba sobie butynek przeszedłem. Chyba nie, ale nie wiem. Tu chyba nie... Nie, tu chyba nie byliśmy. Znaczy przy poprzednim razie to byliśmy, ale... no na pewno nie. Tutaj. Ej, to jeszcze na dół można iść. To było chyba zejście do piwnicy. Chyba. Kurde, mam celownik zepsuty znowu. Co? A, tutaj umarłeś. To ja tu szedłem na górę przecież. No nie, tutaj byłeś, okej. To może ktoś albo nie jest... W ogóle tego Jenningsa jeszcze nie widzieliśmy. A on jest w sensie podejrzany, czy mam go uratować? Znaczy on jest jako cywil, ale on jest uzbrojony i w razie czego no może do nas oddać strzał, jeżeli jest jakiś podejrzany w pobliżu. Ale na pewno się podda, jeżeli na niego warkniesz. To warknę sobie na niego. Cześć. Gdzie on jest? Maciek znowu do mnie pisze. Czekaj chwilę. Dobra, jestem. Nie wiem. A tutaj może? No właśnie? Chyba. A byłeś wszędzie? Chyba tak. Chociaż w sumie tak mi się... Jeszcze zobaczę na zewnątrz. Bo ta muzyka tak gra, że ja nie wiem w ogóle co jej się dzieje, ale mi się wydaje, że chyba w pełni nie sprawdziliśmy co się na zewnątrz działo. No właśnie chyba też tak mi się wydaje. Brajda. No w sumie to jest jedyne wyjście, no bo cały budynek już przyszedłem. No tutaj już byliśmy, tutaj nikogo nie było, o dziwo. To może ktoś pobiegł, uciekł.
Zara, chyba nie zabiłem tego, co... O Jezu, się przestraszyłem. Co uciekał przede mną z tego okna tu, z tego pomieszczenia. Możliwe. Nie wiem, czego właśnie zabiłem, czy nie. Ale to gdzie on by uciekł? No halo. Tak naprawdę to niczego nie jesteśmy pewni. No nie. Tutaj może do kibla się schował. Halo, halo, cip, cip. Ej, w tym momencie już powinienem dać sygnał, że... O, został jeden podejrzany, to proszę tu przysłać tu wsparcie. O Jezus, proszę przysłać wsparcie i niech tu przeszukają całą okolicę. O Jezus. Zapomniałem, że to nie jest tam CS. O! Kurde, gnoju. Jeszcze mi tak wyskoczył. Już się obawiałem, że oddasz strzał. No, na szczęście nie trafiłem. A też nie koniec. A, czyli... No też nie, czekaj. Aha, dobra. Czyli mamy się spotkać z Jenningsem, ale niby przywrócić porządek, to też dalej jest w trakcie. Czekaj, tu nie byłem jeszcze. Lewo, właśnie. Czyli tu, gdzie zginąłem, tutaj uważać musisz. I nie zdziwiłbym się, gdyby byłoby tam dalej, gdzie tam nie sprawdziłem, albo w tym pomieszczeniu obok. Nie zdziwiłbym się, gdyby tam ktoś był. Czekaj. Ta muzyka jak uderza. Teraz albo tam, albo... No, działaj. Jest tu. Tylko już nie mam granatów, co ja mam zrobić? Ale podejrzany taki nie wiem... Aha. Aha. No dobra. To jest on. To nie musisz się bać się tego tutaj. Nie będę już ryzykował. No proszę. Gdzie jego broń? Halo? Proszę mi oddać broń. Proszę oddać broń! Schował ją. Pewnie spadła pod ziemię. No i świetnie. Kurde. Udało ci się. Brawo! No, udało się, świetnie. Dobra, gitara. Myślałem, że się nie uda. Może już w sumie zakończyć, no chyba, że chcesz szukać broni jeszcze. Nie, chyba już raczej nie znajdę. Okej, escape i daj zakończ grę. Dobra. No to cóż, my wam dziękujemy za ten odcinek, pomimo tego, że no tak może nie do końca wszystko ładnie wyszło, ale no... No, ale daliśmy radę. To jest najważniejsze. Ale znaczy Kami tutaj najbardziej dał radę, bo ja tutaj niestety no nie dawałem rady. No nie wiadomo, bo na początku jak ja umarłem, to może ty byś wtedy dał radę, ale zestartowaliśmy. Nie wiadomo. Nie wiem, może, kto wie. No to cóż, ja... 43. Trochę lipa. No trochę tak, no w sumie jakby nie musi też dużo wyeliminowaliśmy. No bo ja ale... jeszcze nie miałem granatów i musiałem eliminować, jak oni się nie poddawali. Dobra, tak więc cóż, my wam dziękujemy za ten odcinek, no i właśnie w tym ostatnim odcinku, który już będzie, nie wiem dokładnie kiedy, ale właśnie prosiłbym, żebyście tutaj w tym właśnie pod tym filmem w komentarzach właśnie napisali, czy chcielibyście wystąpić właśnie w Słocie Czwórce oraz no czyli bylibyście też właśnie zainteresowani tą ochroną VIP-a, bo ja naprawdę chciałbym z Kamilem to nagrać, ale niestety, no jeżeli nie ma osób, nie ma odpowiedniej liczby osób, to się po prostu nie da. No i podobnie w zasadzie jakby nie musi tak z syndykatem. Syndykat też chcą nagrać, ale też chcą wiedzieć, czy wy chcielibyście, abyśmy obydwoje nagrali. Jeżeli tak, to świetnie, jeżeli nie, to trudno. To cóż, to chyba ode mnie wszystko. Nie wiem, czy ty chcesz dodać jeszcze? Nie, ty już wszystko powiedziałeś. No to doskonale, tak więc ja dziękuję Kamilowi, no i ja też dziękuję. Do zobaczenia do następnego razu w Słocie Czwórce. Trzymajcie się, na razie. Cześć.